Witajcie serdecznie. Dzisiaj przeprowadziłem mały test na ludziach. Czy są otwarci na przyjmowanie, a co za tym idzie, też na dawanie, ale żeby coś dawać, trzeba najpierw potrafić coś przyjąć do siebie. Tak więc zobaczcie sami, jak to wyglądało. Sprawdźmy więc dzisiaj reakcję ludzi w Bydgoszczy na święta. Dzień dobry Państwu. Proszę może prezent świąteczny. Prezent Dzięki. świąteczny, nic nie kosztuje. Dzień dobry Pani, może prezent świąteczny. Dzień dobry. Może Pani przyjmie ten jakiś prezent świąteczny? Nie, dziękuję. Pani tato, pani prezent świąteczny. Może ktoś chce prezent? Nie, dzięki. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzień dobry, może prezent Nie, świąteczny? nie, dzięki. Może Pani ode mnie przyjmie Nie, prezent? nie, nie, nie. Tak więc ludzie są nieotwarci na przyjmowanie prezentów. Może Pan przyjmie ode mnie prezent świąteczny? Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Jak widzicie, ludzie mają problemy z otrzymywaniem. Wiem, jest koronawirus, nie miałem maski, moja wina trochę, ale myślę, że jednak są i tacy, którzy są w stanie coś przyjąć. Szukamy dalej. Dzień dobry, może dla dziecka prezent? Nie, dziękuję. Dzień dobry, może przyjmiesz ode mnie prezent? Nikt nie chce przyjąć Nie, prezentu nie, na święta. dziękuję Ludzie bardzo. są jakoś strasznie pozamykali na otrzymywanie. Chcę komuś coś dać. Dziękuję bardzo, dziękuję, Niech naprawdę. się. Może pani chce prezent? Nie, dziękuję. Wesołych świąt! Prezent mam dla pani. Dzień dobry. Wesołych świąt wszystkim. Mam prezenty. Jeśli ktoś chce sobie coś wybrać, to jest specjalnie dla was. Żeby coś podarować w te święta. Muszę też wspomnieć o swoich własnych uczuciach, bo gdy chce się komuś coś dać, a odbiór jest zablokowany, wtedy ta chęć, żeby komuś coś dawać, bardzo, bardzo maleje. I musicie pamiętać o tym, że gdy wy nie potraficie czegoś brać od innych ludzi, to oni w konsekwencji coraz mniej chcą dawać. I cały właśnie ten przepływ energii jest zablokowany. Tak więc uczcie się brać, no i oczywiście dawać. Witajcie moi piękni. O. Mam dla was prezenty świąteczne. Wybierzcie sobie proszę cokolwiek chcecie. Coś dla każdego. Tak jest, bierz kawę. Pewnie, że tak przecież nie mamy. Super, jeszcze dla was dwójki. I nawet dla mamy. Super. I dla pani. No dziękuję. Proszę bardzo, tak więc możecie pomachać tutaj do kamery, podziękować i to wszystko. Dziękuję bardzo, wesołych świąt życzę. Na szczęście dzieci jednak są wciąż otwarte, więc nie zamykajmy im tego. Kształćmy też w nas samych możliwość przyjmowania, bo żeby coś komuś dać, trzeba najpierw coś przyjąć. Dobro się samo nie produkuje, to musi wszystko płynąć, energia musi płynąć, żeby mogła być przekazywana dalej. Tak więc. Świąt życzę. Dziękuję Proszę wzajemnie. bardzo. Koniec końców, rozdałem prawie wszystkie prezenty. Dwa, w sumie nawet trzy. Położymy obok maszyn do grania, żeby ktoś sobie po prostu znalazł na święta i się ucieszył. Ale prawie cały karton został rozdany. Nawet starsza pani wzięła kawę, więc jest nadzieja w tych starszych osobach. Nie wszyscy się jeszcze boją, nie wszystko jest podzielone. Trzeba łączyć ludzi, a nie ich rozdzielać. Tak więc nie bądźcie systemowi, nie budujcie ścian między sobą, tylko próbujcie budować te mosty, bo tego nam bardzo brakuje teraz w tych czasach całej pandemii i tego innego no, szajsu, że tak powiem. Tak więc wesołych świąt życzę również wszystkim Wam. Zapraszam też Was wszystkich do subskrypcji mojego kanału, do sprawdzenia moich muzycznych osiągnięć, ponieważ już niebawem wychodzi moja własna autorska płyta wraz ze współpracą wielu cudownych muzyków. Tak więc będzie się działo. Kto jeszcze z Was nie widział, zapraszam Was na kanał, który jest podany w opisie do kolejnego, tym razem pewnie muzycznego wideo. Na razie, cześć!